Ach, udało się. Cześć czołem, witajcie wszyscy w nowym roku 2019, który nie zawsze zaczyna się dobrze, ale w naszym przypadku chyba, Karol, nie doszło do żadnych eksplozji ręcznych przy użyciu petard. Nie doszło. Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór Państwu. Tu w moim przypadku też. Jestem fanem petard, nie odpalam ich, więc nic mi nie groziło. A ja troszeczkę postrzelałem. Ale niedużo, nie doszło do żadnych ofiar, nie było zwierząt wokół, także w środku zresztą też nie, w strefy wybuchu, także bardzo dobrze. Dobrze, Karol, ale ogólnie co? Twój nowy rok jakoś była, jakieś wybitne rzeczy się działy w nowy rok? Na przykład oglądasz szwedzką Rodowicz czy coś? Ja raczej nie, obejrzałem sobie NBA, ten wcześniejszy mecz, później drugi mecz, żadnych tam, wiesz, jakichś, nie wiadomo jak. Nie byłeś na rynku swojej wyspy świętować Nowy Rok? Nie, nie byłem. Myślałem, że dowiem się jakichś tam rzeczy, co się działo, Karol. Ty takim jesteś korespondentem, że... No byłem, ale nie byłem nie w tym roku, ale byłem kiedyś, mogę ci opowiedzieć. No to bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda. Czy to jest bardziej regionalne, czy po prostu to jest tak jak... Nie wiem, na przykład widziałem znajomy wkleił na Facebooku z Olsztyna jakiś miejski Sylwester i to przyszło, nie wiem, no, na naszych najgorszych streamach online jest mniej osób. Wiesz. A w takich miejscach jak, nie wiem, Warszawa, Zakopane, no to te telewizyjne były albo takie główne były bardzo oblegane, dlatego mnie to interesuje. No wiesz co, wygląda to podobnie jak w Polsce, w jakichś miasteczkach tego typu wielkości. Przychodzą ludzie, cieszą się razem, świętują, puszczają petardy i się rozchodzą. Ogólnie miasto organizuje fajerwerki, więc ludzie przychodzą, popatrzą, posiedzą, popiją i rozchodzą się. Nic szczególnego. A muzyka disco polo jest jakieś tam wyspiarskie, czy jest inna muzyka? Jest szeroko pojęta muzyka pop. Aha, ale w ich języku, rozumiem, bez udziału. No wiesz, po amerykańsku raczej. No wszystko jest to, co, to, czego ludzie słuchają w radiu w Polsce, to tego samego raczej, albo dużo bardzo podobnego słuchają czy w Szwecji, czy w Finlandii. Mają swoje kawałki, ale generalnie, wiesz, no jest muzyka, która obowiązuje w danym momencie światowych gwiazd, mainstreamu. To powiem ci, Karol, że mało ciekawie. Ale mam nadzieję, że newsiki będą ciekawsze, bo będziemy się, Karol, pastwić. Chyba troszeczkę będziemy się pastwić, bo też mi się wydaje, że to trochę mogło być wycięte z kontekstu albo podjudzone jakąś inną rozmową, ale chyba poświęcimy newsiki na rozmawianie o facecie, który wbija na halę z winkiem elegancko, mówi, że jest gołtem, on sam o sobie mówi. To jest w ogóle jakiś, jak to się teraz mówi, cringe moment, kiedy on to mówił. W ogóle pomyślałem, że coś mam z głową. Nie wiem, Karol, jak on to ocenić, żeby nie użyć takich słów, że może to się na nim zemścić. W jakiś może, sposób. W jakiś sposób może, tylko że widzisz, moglibyśmy poświęcić temu tematowi cały podcast, ale chyba tego nie zrobimy. Poczekaj, ktoś napisał ostatnio w komentarzu, tak, ja że zawsze tak mówisz. Tak. Ale nigdy... Jej, no, to prawda. Też to przeczytałem, tak. Mówię to dlatego, że mając na uwadze, ile mamy czasu na różne tematy, to skupiając się na jednym, moglibyśmy poświęcić tyle czasu, ile poświęca cały podcast, a że musimy temat okroić, no to zaznaczam, że okrajam tenże temat. W tym przypadku też trochę chcę okroić, bo mamy inne tematy. Nie wiem, czy pamiętasz, pewnie pamiętasz i ogólnie mówiłem o tym wiele razy i też pisałem, że ubolewam nad tym, że w Stanach, nie jest to oficjalne, nie jest to jakoś tak powiedziane, że to się robi, ale niestety ten
ten taki pierwiastek rozrywkowości dodaje się do koszykówki, że koszykówka już przestaje być sportem samym w sobie, że jeśli jesteś fanem koszykówki, przychodzisz i ją oglądasz, tylko koszykówka staje się, musi się stawać rozrywką. Oglądasz Netflix, jakiś serial, idziesz do kina oglądać film, wybierasz też koszykówkę. Koszykówka staje się jednym z produktów, po który sięgasz, gdy chcesz spędzać wolny czas. Nie do końca musisz być fanem sportu, nie do końca musisz czuć tę grę. Chodzi o to, że amerykańskie media chcą cię zaprosić do koszykówki. A w jaki sposób cię do niej zapraszają? No w taki, że co jakiś czas, zwróć uwagę, my się interesujemy koszykówką, Michał, już ponad ćwierć wieku. I zwróć uwagę na to, że wiadomo, że nie było kiedyś różnych platform społecznościowych, nie było tak rozwiniętego internetu, w ogóle nie było internetu. Ale zwróć uwagę, że historią nawet tych już lat 2000, kiedy już mieliśmy internet, nie było coś takiego, że co jakiś czas rozmawialiśmy, kto jest najlepszym koszykarzem wszechczasów. Jak dany występ, jakiego tamkolwiek koszykarza odnosi się do historii. Dziś jesteśmy z różnych stron bombardowani tego typu rzeczami. I co jakiś czas, zwróć uwagę, że to jest w zasadzie jak w zegarku, co 2-3 tygodnie. Znaczy nie, Karol, wiesz co, ja bym się z tym do końca nie zgodził, bo ja pamiętam czasy i tutaj już w tym momencie chyba, nie wiem, przytoczę to setny raz gdzieś albo w przerwie, albo u nas, że miałem kolegę, który zawsze wierzył, że Golden State Warriors zdobędą tytuł, a to były czasy lat 90. i on miałem z nim kontakt powiedzmy do 2010 roku taki mocniejszy, no to on dalej twierdził i to nie były żarty, dochodziły do kłótni i tak dalej. I też były kiedyś przecież te sławne dyskusje, czy każdego zawodnika, który przychodzi, kto będzie podobny do Jordana. Kiedyś to miał być Kobe, trochę mówiło się tak o Seanie Kempie, trochę mówiło się tak o Grancie Hillu. I wiesz, zawsze były takie dyskusje. Tak, myślę, ale wiesz, że nawet wśród ludzi. Jasne, te dyskusje były z jednej strony, że szukaliśmy, chcieliśmy zapełnić pustkę po Michaelu Jordanie, a dwa, że po prostu chcieliśmy umiejscowić sobie gdzieś tam pojawiające się nowe gwiazdy na horyzoncie. Ale dziś, przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, czy ludzie się ze mną zgodzą, że ten temat cały czas jest forsowany i to, ja mówię, tak jak śledzimy media, to jest temat co tydzień, co dwa, co trzy tygodnie, co miesiąc, co jakiś czas z różnych stron przychodzi nam jakaś statystyka, przychodzi nam jakiś mecz, przychodzi nam jakaś debata. Debata, w której my nie za bardzo chcemy uczestniczyć, a musimy, tak jak dziś. Rozmawialiśmy przed programem, czy mówimy o tym. Wiadomo, że musimy o tym pomówić, skoro to się dzieje. Ale widzisz, to są takie tematy, o których no, z racji tego, że się tym zajmujemy, to musimy rozmawiać, ale ja po prostu chcę unikać tych tematów, bo ta dyskusja nic nie wnosi. LeBron James nie kończy jeszcze kariery i LeBron James będzie rozliczany, znaczy będzie jego kariera podsumowana wtedy, kiedy on ją skończy. I wiesz, dla mnie Michael Jordan jest najlepszym koszykarzem wszechczasów, nadal. To, co robi LeBron James, w moim odczuciu, w moim przekonaniu, może wjechać na drugie miejsce albo na takie miejsce gdzieś tam. Jeżeli Michael Jordan wspiął się na swoją górę, i na swój Mount Everest i zatknął tam swoją flagę, to LeBron James na tę górę nie wejdzie, ale może wejść na górę, która jest gdzieś tam obok. Centymetr niżej, 2 centymetry niżej. On może tam zatknąć swoją flagę i możesz powiedzieć, że on był tam powiedzmy goatem numer 2. Nie przeskoczył Michaela Jordana z różnych przyczyn. Z przyczyn historycznych, takich, że Michael Jordan wszedł w niszę, że Michael Jordan dźwignął ligę. Michael Jordan zapisał się nie tylko w historii sportu, ale w historii popkultury. Zobacz, buty Michaela Jordana, niszowe, kultowe buty Michaela Jordana, buty retro. Zobacz, sam LeBron nosi buty Jordana i nie pisze, i zamazuje Air Jordan, pisze Air James. Dla mnie to jest takie trochę dziwne. Zobacz, LeBron wchodzi z kieliszkiem wina. Przecież LeBron James nie mieszka w Staples Center, w jakimś tam aneksie kuchennym. On nie otwiera drzwi ze swojej kuchni i nie wchodzi w Staples Center. To jest zagrane, to jest przygotowane. LeBron jedzie ze swojego domu czy skądś tam, nalewają mu wino, on wychodzi. To jest, wiesz, LeBron James jest wielkim znawcą mediów, medioznawcą. Świetnie czuje rynek, świetnie czuje media. Już mówiliśmy o tym wiele razy. To jest wszystko robione pod coś. To jest robione pod, no właśnie pod co. Czy LeBron James na tym etapie swojej kariery, w tym momencie powinien czuć się w jakikolwiek sposób zagrożony o swoją historię? Moim zdaniem nie powinien, dlatego że już w tym momencie, nie tylko moim zdaniem, ma ugruntowaną pozycję jako drugi najlepszy koszykarz wszechczasów. Dlaczego LeBron w tym momencie chce forsować swoją tezę, że już jest najlepszy? Bo mi się to trochę nie podoba. Nie wiem jak tobie, ale mój odbiór taki, zobacz, ni stąd, ni zowąd. Mamy początek stycznia 2019 roku i tu LeBron, który leczy swoją obolałą pachwinę, nagle wyjeżdża z takim rzymem. I to wiesz, na tej swojej platformie, na tym swoim kanale Uninterrupted,
który w wolnym tłumaczeniu znaczy taki nieprzerwany, niezakłócony. Niezakłócony, właśnie. Niezakłócony, ta nazwa to mi się kojarzy z tym, że po prostu LeBron James dostaje platformę, żeby mówić, a tamci jego klakierzy, jego koledzy siedzą i słuchają, nikt mu nie przerwie, nikt mu nie powie, nie LeBron, ale co powiesz o tym, co powiesz o tamtym. To jest takie uninterrupted, że LeBron może siedzieć i mówić. Mi się to nie do końca podoba i to nie tylko w kontekście tego, że ja uważam, że Michael Jordan był lepszy, ale ogólnie w kontekście tego, że musimy o tym mówić, a no nie możemy przejść obok słów LeBrona, tak dużych słów, wiesz, nie możemy koło nich przejść i nie przechodzimy, a nie podoba mi się, bo na przykład nie chciałbym o tym rozmawiać. Nie no, czy to jest, wiesz, żenujące opisywać swoją boskość, no. No. To ciebie powinni w taki sposób opisać i ty ewentualnie mógłbyś po prostu asertywnie, niech będzie nawet po chamsku albo z jakąś butą powiedzieć, tak, macie rację, tylko mam na tyle kultury, że nie będę o tym sam mówił, albo udawać, wiesz, no, pannę na wydaniu, nie, tak wcale nie jest, szanuję to, co mówicie, ale mimo wszystko to nie powinno wypływać z niego. Zresztą to też zdanie było wycięte przez to, że to, co dokonał w tym, nie tyle co serii, co w końcówce serii, bo on się do tego odniósł, jeśli mówił o finałach, tak? I tak. Sam fakt tego to trochę też byłoby za mało, wiesz, że on to, co złożył jakiś podpis tym, że nie wiem, że Jordanowi się to nie udało, on nie musiał tego robić. No właśnie, Jordan nigdy nie grał meczu 7 w finałach. Nie musiał. Nie musiał. Poza tym też nie musiał występować w 825 finałach po kolei w NBA, żeby zdobyć tytuł. To prawda. Był tam 6 razy i 6 razy wyjechał z tytułem i koniec. I sam nigdy chyba nie powiedział, że to był jakiś podpis. No. Pomijając to, co o sobie mówił zawsze Jordan. I zobacz, LeBron James, on będzie historia go zapamięta jako wybitnego sportowca, jako wybitnego koszykarza. Zobacz, on jest już w top, już nie mówiąc o punktach, ale będzie bardzo wysoko w zbiórkach. W zbiórkach to może nie, ale w asystach będzie bardzo wysoko. W meczach rozegranych, w minutach i w ogóle w różnych innych rzeczach. LeBron będzie sobie nabijał te statystyki, no bo wiadomo, jego długowieczność, on nie opuszczał zbyt wielu meczów. Zagra jeszcze przynajmniej, no ma kontrakt 4-letni, to jest jego pierwszy sezon, więc zagra przynajmniej jeszcze 3. Ja wiem, ile jeszcze, ciężko powiedzieć, może będzie grał do 40, więc być może rekord Karima pobije, zapewne pobije wiele różnych innych rekordów, które będą robić wrażenie. Te rekordy muszą robić wrażenie i muszą budzić szacunek i tak będzie. Ale żeby starać się o miano najlepszego koszykarza w historii koszykówki, który należy do Michaela Jordana, podkreślam moim zdaniem. Zobacz, zależy w jaki sposób historia będzie kierowana, w jaki sposób te narracje będą się układać, bo finały 2011 to są finały. Jeżeli jesteś najlepszym koszykarzem w historii koszykówki, to nie powinieneś mieć w swoim CV takich finałów. Finały 2011, wielka trójka z Miami w swoim prime, fizycznym prime, przegrywa z Dirkiem Nowickim już po 30, z Jasonem Kiddem już po 30, już po poważnej operacji kolana. LeBron James notuje średnie poniżej średnich Jasona Terry'ego, który był 6 graczem Mavs. LeBron James przechodzi obok meczów, ma taki mecz, nie pamiętam który, to był mecz, w którym zdobywa 8 punktów. Możesz powiedzieć, że to był punkt zwrotny w jego karierze, bo być może był, ale jeśli porównujesz go z Jordanem, Jordan nie miał takich finałów. LeBron ma 3 tytuły, a przy każdym z tych tytułów możesz może nie tyle znak zapytania, co jakąś taką małą gwiazdkę postawić. Przy pierwszym, pamiętasz mecz numer 2, taka akcja KD, nieodgwizdany faul. Tam był ewidentny faul, ten faul nie został odgwizdany. Kto wie, co by się stało, gdyby KD stanął na linię, trafił rzuty i gdyby Thunder wygrali ten drugi mecz. Bo Miami wyjeżdżało z Oklahoma z 1-1. Gdyby wyjeżdżali z 0-2, te finały mogłyby wyglądać inaczej. Później masz 7 trójek Mike'a Millera w meczu numer 6, jak dobrze pamiętam, albo 5, w meczu numer 5. I później masz finały 2013, to już takie finały, które w zasadzie żyjemy w alternatywnej rzeczywistości do tych finałów, bo tam już David Stern schodzi na dół, już ochroniarze taśmą zabezpieczają parkiet, już jest puchar przygotowany dla Spurs, a tam szalona zbiórka, szalona trójka Raya Allena na dogrywkę. Miami wygrywają Game 6, później wygrywają Game 7 i Heat mają tytuł. No i wiesz, i ten tytuł z Cavs. LeBron mówi, że to gruntuje jego pozycję, ale jest Kyrie. Jakby nie było, to Kyrie trafił ten wielki rzut.
To jest rzut, który daje bezpieczny bufor Cavs, daje im w rezultacie tytuł. Kto by, wiesz, teraz możemy dywagować, możemy się zastanawiać, co by było, gdyby Kyrie tego rzutu nie trafił, czy jak zagraliby Warriors końcówkę, mając tych punktów o trzy mniej do odrobienia. Ale to są takie finały, które, wiesz, to są trzy tytuły. Masz na palcach trzy mistrzowskie pierwsze, nikt ci ich nie zabierze. Ale co do każdego z nich, możesz mieć delikatną gwiazdkę, nie mówię znak zapytania, ale delikatną gwiazdkę, co do której możesz dyskutować. Jordan nie ma takich gwiazdek w swoich tytułach i Jordan jest, wiesz, to też jest takie trochę głupie to dyskutowanie, że Jordan jest 6-6 i nie ma dyskusji. Jest dyskusja, tylko że to jest mocne 6-6. I w ogóle, jeżeli teraz mamy chwilę czasu, żeby o tym podyskutować, to LeBron od lat nie gra w obronie. Jordan zawsze grał w obronie. Od początku do końca swojej kariery grał w obronie. I jak dla mnie, wiesz, Jordan grał pięknie w koszykówkę. Mogłeś nacieszyć swoje oko tym, jak Jordan wyglądał, jak ruszał się po parkiecie, jak robił różne rzeczy na boisku, to było piękne, po prostu piękne samo w sobie. Styl LeBrona Jamesa, możesz go lubić, możesz go nie lubić, to jest styl siły, zwinności połączonej z wysokim koszykarskim IQ. LeBron robi rzeczy, które są imponujące, które powodują, że opada ci szczęka, ale on robi te rzeczy dlatego, że ma tak nadludzkie ciało, które pozwala mu robić te rzeczy. W przypadku Jordana to był trochę inny rodzaj zachwytu, trochę inny rodzaj emocji związanych z tym, bo jak Jordan skakał, jak latał, jak mijał w powietrzu rywali, jak w ogóle jaką postacią był dla koszykówki. To było świetne. I wiesz, patrzysz na ciało Michaela Jordana i to ciało było jasne, to ciało było wyjątkowe, bo to jest zawodnik taki trochę poniżej 2 metrów, tak niezbudowany super atletycznie, ale zbudowany tak zdrowo, tak na lata 90. I to było coś, ale też to było coś takiego, co raz na jakiś czas możesz gdzieś tam spotkać, nawet i na polskich boiskach, ludzi o podobnych warunkach fizycznych, podobnie zbudowanych. Jeśli chodzi o LeBrona, to takich ludzi się nie spotyka na ulicy. To też jest taki punkt w tej dyskusji, w porównywaniu tego wszystkiego. I wiesz, no nie wiem, czy mam, znaczy miałbym jeszcze dużo do dodania, ale czy chcemy kontynuować to, bo może się okazać, że faktycznie poświęcimy cały podcast na taką dyskusję, bo to jest, wiesz, to jest dyskusja, o której ludzie piszą książki, robią filmy, dyskutują, zabijają się w internecie, czy chcemy to robić. Stawiam na chwilę kropkę, może za chwilę będziemy kontynuować. Poczekaj, bo tutaj coś w telefonie oczywiście. Dobrze, słuchaj Karol, bo nie, bo Rafał i Wojtek słusznie zauważyli, że tutaj nie chodziło o to, że on tak naprawdę nazwał się, że jest najlepszy, tylko że poczuł ten moment i zaczął to definiować i to też jest ważne, że wiesz, no to dla ciebie w twojej karierze zawsze jest coś, ale ja na przykład nie słyszałem, żeby Kobe Bryant powiedział, że według niego to jest taka i taka sprawa i tak to i tak wyglądało, mimo że są innymi osobami. Poza tym podkreślam jeszcze raz, takie porównania nie mają sensu, bo to jest jak opisywanie 8000ników. No nie wiem, różnice są kilku metrów. Czasami na niektóre trudniej wejść, mimo że są niższe i LeBron jest zupełnie inną górą w tym porównywaniu wszystkich zawodników, myślę. I suma summarum może tak też faktycznie być, że gdyby wszystko, znaleźć jakiś magiczny mnożnik, który pokazuje wszystkie za i przeciw, LeBron faktycznie mógłby wyprzedzić Michaela Jordana, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o wszechstronność w grze w koszykówkę z tych legend, no to ma największą. Słowo bezpozycyjność chyba oznacza właśnie LeBron. Wiesz, tak, ale wiesz, człowiek też do wszystkiego, który skutecznie robi wszystko. I też się bym z tym nie zgroził, że on nie broni. To nie jest tak, że LeBron nie broni. Nie, Michał, nie broni. Ale co, uważasz, że mógłby to robić lepiej, czy po prostu się nie stara, bo tego nie rozumiem. No mi się wydaje, że LeBron po prostu czasami wie o tym, że w niektórych momentach trzeba się bardziej poświęcić, a w niektórych mniej. I gdyby mówił, że on nie broni w takim układzie, no nie zrobiłby tego, co zrobił w finale, bo zabił Warriors po prostu w obronie w tej końcówce. Nie mówię nawet o tym bloku, tylko o konsekwencji wykonywania odpowiednich działań na przeciwniku. A jak siedzi na tobie taki chłop, ty nie musisz być dobry technicznie, będąc LeBronem. Wystarczy, że poświęcisz swoje ciało na postawieniu się w dobrej sytuacji w obronie i strach przed tym, że każdy rzut może być przez ciebie zablokowany, powoduje, że ty tego nie robisz i to też jest obrona. No to jest dobre pytanie, czy on tego nie robi celowo, że zachowuje energię na atak, pewnie tak, czy z jakichś innych przyczyn, no ale faktem jest, bronił w Miami, przez 4 lata w Miami, przez te wcześniejsze lata w Cavs, owszem, bronił i naprawdę bronił. Był taki okres, ja bym powiedział, właśnie tych 4 lat w Miami i tak może z przesunięciem
o 2 lata wcześniej w Cavs i może o rok w Cleveland, choć też już, choć myślę, że nie, ale powiedzmy taki okres czasowy, 4 lata w Miami. LeBron naprawdę bronił i był poważny case. Szkoda, że to się wtedy nie stało, że w którymś z tych roków, w którymś z tych sezonów LeBron nie został najlepszym obrońcą sezonu, bo miał argumenty ku temu i bronił naprawdę od 1 do momentami nawet 5. No ale faktem jest, że teraz już LeBron w tych ostatnich latach, w tych latach w Cavs i teraz w Lakers, LeBron nie broni, wiesz, czy on to robi świadomie, po prostu, no on wie, on zna swoje ciało jak nikt inny i wie, że to, ile może dać w ataku, to zaprocentuje bardziej niż to, czy raz, wiesz, tam zatrzyma kogoś zablokuje, sprawi, że ktoś spudłuje rzut. Ja to rozumiem i wiesz, i ja nie mam nic do tego, tylko też trzeba oddać to ludziom, którzy tak nie grali, że grali inaczej, że poświęcali się na obu końcach parkietu, a Jordan bronił przez wszystkie lata, nawet w Waszyngtonie już, będąc emerytem już na jednym kolanie, to bronił i to, jeśli możesz mieć argument na ten temat, no to jest jakiś tam argument. Tylko to jest czysto akademicka dyskusja i tak naprawdę Norbert W. napisał, podejrzewam, że w czasach Jordana nie byłby takim kozakiem. Ja nie wiem, czy taki ten LeBron, który już zaczął się w momencie The Decision, ten cięższy, taki dbający bardziej o swoje zdrowie, mający tyle lat, ile ma i grający w takim rozkładzie minut, robiący takie rzeczy, właśnie nie byłby dobrym graczem w latach 90. Tak się zastanawiam. Będąc w takiej formie fit, myślę, że siłowo dawałby radę z niektórymi tam ludźmi. Jeśli nie z większością. I myślę, że to za dużo by nie zmieniło. Ja też myślę, bo zawsze patrzycie, znaczy ludzie patrzą... A wręcz ułatwiałoby mu robotę, jeśli przenieść go do tamtych przepisów, tak uważam. Też myślę, bo ludzie często patrzą pod tym kątem, że jest taka teza, że dzisiejsza koszykówka jest miękka, co nie jest prawdą. I też nie jest prawdą, że w latach 90. się tak świetnie broniło. Prawdą jest, że grało się brutalnie. To jest fakt, to jest prawda. Grało się brutalnie, ale że ta obrona była taka żelazna, to jest trochę mit. Obejrzyjcie sobie na YouTubie. Jest wiele kanałów, które prezentują całe mecze z lat 90. i lat wcześniejszych. Jeśli nie jesteście na bieżąco z tymi meczami, znaczy jeśli macie pamięć tylko z dzieciństwa, to warto sobie odświeżyć takie rzeczy. Teraz już z perspektywy kibica będącego starszym o tych kilka czy kilkanaście lat i wiedzącym więcej o koszykówce. Gorąco polecam sobie zrobić taki test. A co do LeBrona, ja myślę, że bez problemu poradziłby sobie w latach 90. Jeśli patrzysz na fizyczność LeBrona, jak LeBron jest zbudowany, jak jest silny, no po prostu grałby w oparciu o przepisy, jakie wtedy obowiązywały. Jeżeli obrońcy mogliby robić więcej z LeBronem, tak LeBron mógłby robić więcej ze swoimi ludźmi, których przychodziłoby mu kryć, więc no... Czy byłoby mu, na pewno byłoby mu trochę trudniej w ataku, bo handcheck i różne inne rzeczy, ale on sam jako obrońca to byłby bestią. Też trzeba tak na to patrzeć. Ale to też nie wiadomo, wiesz. To ja w ogóle kiedyś naprawdę to było dosyć interesujące robić takie rzeczy, zastanawiać się co, ale tak naprawdę bez jakichś większych punktów odniesienia, no nie da się tego zrobić po prostu, to jest niewykonalne. I to jest jałowa dyskusja trochę. Ale wiesz co, ludzie często bronią się przy tymi dyskusjami i mówią, że wiesz, że każde pokolenie miało swojego najlepszego zawodnika i nie ma co dyskutować. Ja uważam, że warto dyskutować. Dlaczego nie? Takie dyskusje są ciekawe, o ile są prowadzone merytorycznie, a nie tam, że no wiesz, jak to często w internecie się odbywa. A jeszcze jest taki case odnośnie LeBrona, dlaczego moim zdaniem nie jest GOATem. Zobacz, LeBron James nie od początku kariery, ale od takiego, jak już ustabilizował swoją pozycję w lidze, jak już stał się naprawdę najlepszym koszykarzem tej ligi, obecnej ligi, LeBron potrzebuje tych specjalnych okoliczności, żeby uwypuklić swój talent. W Cavs to był LeBron i dookoła strzelcy. LeBron, który gra dużo z piłką i dookoła strzelcy. W Miami, zobacz, Bosch musiał podporządkować swoją karierę. No mówię, może trochę za duże słowo kariery, no ale patrząc na to, że Bosch już później dużo nie pograł bez LeBrona, no to można powiedzieć, że zawodnik, który jest zawodnikiem na grubo ponad 20 punktów i 10 zbiórek, musi naprawdę diametralnie zmienić swoją grę i Bosch idealnie się wpasował w ten system i moim zdaniem rola Chrisa Boscha w tych mistrzostwach i w ogóle w tych finałach, do których doszli Heat, jest trochę niedoceniana, no ale to też jest temat na być może osobny podcast.
Wade też musiał zredefiniować swoją grę. Zobacz, jak oni nie wiedzieli, kto będzie czyim Robinem dla Batmana, kto będzie Batmanem, kto będzie Robinem. I to ich kosztowało trochę w tych finałach 2011. I Wade też musiał dużo zmienić swoją grę. Ogólnie jest tak, że LeBron przychodzi, LeBron jest takim jakby, ja wiem, takim, wiesz, takim odkurzaczem, takim wysysaczem przychodzi i musisz bardzo dużo podporządkować jemu, jego postaci, ale też jego ludziom. Nie wiem, czy słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że jak LeBron wchodzi do organizacji, to tam wchodzą jego ludzie, tam wchodzą jego ludzi. W Miami trochę mu się nie do końca to udawało, no bo tam jednak postać Pata Riley'a, też coacha z Polstry i w ogóle tradycji, w jakiej prowadzi się klub w Miami, trochę mu na to nie pozwolili, no ale w Cleveland, wiecie, żeby nie powiedzieć zbyt wielu brzydkich słów, to naprawdę tam była naprawdę, nie chcę mówić brzydkich słów, ale trochę chlew. Jeśli nie jesteś fanem LeBrona, to naprawdę, jeśli znałeś szczegóły tego, w jaki sposób różne rzeczy się odbywały, to naprawdę hejterzy LeBrona mieli dużą pożywkę, jeśli mieli dostęp do tych faktów, bo naprawdę było dużo różnych brzydkich, brudnych rzeczy. Różni znajomi LeBrona i jego znajomi znajomych dostawali możliwość przychodzenia do miejsc, do których normalnie zwykli ludzie nie mogą przychodzić. Wielu pracowników klubu Cleveland Cavaliers, już nie mówię takich blisko klubu, ale ogólnie pracowników, takich ludzi pracujących w takich regularnych pracach, to byli ludzie obsadzani z nadania LeBrona albo znajomych LeBrona, albo znajomych znajomych. No wiesz, to jest cena, za którą musisz, godzisz się ją zapłacić. No, 4 finały, 1 mistrzostwo. Wiele organizacji wzięłoby coś takiego w ciemno, że ma LeBrona na jego warunkach, z jego ludźmi, z jego tym całym anturażem, z jego kieliszkami wina, które sobie tam nosisz, rozlewasz, gdzie tylko chcesz, a masz 4 finały, 1 tytuł. Wiele organizacji by to brało w ciemno. To też jest coś takiego, co moim zdaniem trochę przeszkadza w pozytywnym odbieraniu LeBrona. Wiele rzeczy pozytywnych, które LeBron robi. Otwiera szkoły, ofiarowuje pieniądze i różne inne rzeczy na różne organizacje. To jest rzecz, za którą trzeba go szanować, bo tych rzeczy on nie musi robić, a robi je. Ale tak sportowo, tak po ludzku, to jest coś, co mi trochę przeszkadza. Chociaż no, nie spędza mi to z tym spowiek. W przypadku Jordan, jak głosi historia, bo przecież ani ciebie, ani mnie nigdy nie było w biurze Reinsdorfa i Krause. Jordan nigdy nie przyszedł i nie poprosił, zróbcie transfer, sprowadźcie mi tego, sprowadźcie tamtego. Jordan był takim typem człowieka, taką osobowością, że on tych ludzi chciał bardziej pokonywać, niż się z nimi bratać. Ogólnie takie były czasy, że się zawodnicy raczej nie bratali w jednych drużynach, tylko chcieli się pokonywać nawzajem, a Jordan szczególnie, bo taki był, takim szaleńcem, no ale szaleńcem w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dla sportu, no bo może na co dzień w życiu prywatnym, może nie może, tylko na pewno, bo ludzie, którzy z najbliższego otoczenia Jordana mówią, że był ciężki do wytrzymania, no i nie wiem, czy mam coś więcej do dodania na ten temat. No dla mnie Jordan jest goatem, LeBron jest kimś równie wyjątkowym, kimś, kto może wejść na szczyt, który będzie obok tego szczytu Jordana, ale nigdy nie wejdzie na górę, która należy do Michaela Jordana, nie zdejmie tej chorągiewki z napisem Michael Jordan i nie wstawi chorągiewki z napisem LeBron i tyle, i stawiam kropkę. No nie wiem, Karol. Zaczynam się poważnie nad tym zastanawiać, czy LeBron James, przez to, że jego cała kariera, wiadomo, no, powstała na naszych oczach, tak naprawdę oglądaliśmy to wszystko jest policzalne, każdy element jego gry jest statystycznie policzalny, empirycznie udowadnialny i tak dalej, każde wideo, każdy rzut. I jednocześnie jest trudno ocenić jego rolę w tej całej liście wszechczasów. I to też dotyczy na przykład takich ludzi jak Bill Russell, którego kompletnie nie mogliśmy oglądać i nawet wirtualnie te statystyki też nie do końca są pewne, punkty odniesienia są słabe. Case Wilta Chamberlaina, który grał po prostu przeciwko niejednokrotnie słabym przeciwnikom i nie miał dla siebie match-upu. Wtedy bym może, gdyby miał więcej takich podobnych zawodników, nie rzuciłby 100 punktów na takim jednym, drugim kolesiu, pomijając wszystko. I to też jest taka sprawa, że to będą tacy zawodnicy, którzy będą zawsze porównywani do tego jednego, dwóch i na koniec dnia nie porównasz ich. I mimo wszystko, paradoksalnie, LeBron będzie do nich należał, mimo że wiemy o nim wszystko. Bo go widzieliśmy od maleńkości. No to prawda.
No i też mówiliśmy o tym we wcześniejszych podcastach. Za LeBronem będzie przemawiać fakt, że nasz sposób odbierania go i w ogóle jego kariera odbywa się w tych czasach, kiedy każdy ruch jest śledzony i każda akcja jest zapisywana w high definition, już teraz w 4K, może nawet i 5, może coś mi ominęło, że możemy przeanalizować każdy jego ruch, każdą jego akcję, możemy odnosić to do historii i dyskutujemy, to jest to, co mówiłem na samym początku, dyskutujemy co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc i wiesz, i tak trochę ludzie starają się, nie wiem z jakiego powodu, może właśnie z takiego powodu, że koszykówka przestaje być, są za tym ludzie, którzy chcą, żeby koszykówka przestała być tylko sportem, ale była też częścią rozrywki i te dyskusje są im potrzebne po to, żeby się klikało, żeby ludzie o tym rozmawiali, żeby to oglądali. I wiesz, tak trochę z mojej perspektywy zakrzykujemy historię. Ludzie chcą zakrzyczeć historię Jordana, bo ta historia nie była aż tak dobrze opowiadana, bo nie mogła być, bo te platformy nie były tak rozwinięte. Aż tak wielu zapisów wideo o świetnej jakości nie mamy z meczów Jordana. I to też w jakiś sposób jest takie trochę, na tych VKS-ach to się trochę kurzy, trochę się o tym zapomina. No i też zapominamy o tych takich ciemnych punktach na karierze LeBrona, a tych punktów jest trochę i zawsze ktoś może dać kontrargument, że Jordan przegrywał w swoich pierwszych latach, w swoich pierwszych playoffach. Owszem, przegrywał, ale jeśli weźmiecie pod uwagę lata 91-98 z tą dwuletnią przerwą, kiedy Jordan nie grał i nawet też te lata, powiedzmy dwa lata wcześniejsze, kiedy Jordan tytułów nie zdobył, ale był blisko. To są lata, które naprawdę Jordan zdominował w koszykówce, ale to zdominował przez wielkie Z. Spójrzcie na statystyki, odwołajcie się do starszych tekstów jakichś z gazet, to one są dostępne w internecie. Jordan zdominował koszykówkę i zdominował ją w taki sposób, w jaki prawdopodobnie nikt inny nie zdominował innego sportu. Jordan zdominował koszykówkę na obu końcach parkietu i zdominował ją nie tylko w sferze sportowej, ale też popkulturowej. Zobacz, buty Jordana. Nie ma ani jednego modelu butów LeBrona, które są takie ponadczasowe, które są takie, które założysz do garnituru, takie, które założysz gdzieś tam. Te buty są, one tak na sezon, tak na parkiet, na to, że jesteś fanem koszykówki, to one są fajne i one są funkcjonalne i w ogóle, ale tak wyglądowo to nie są buty, które będą ponadczasowe. Moim zdaniem, w moim takim odczuciu estetycznym. Ale wiesz co, Karol, z tym to bym się kompletnie nie zgodził, bo buty Jordana są ile? 30 parę lat na rynku i tak naprawdę to też były buty wtedy do koszykówki. No i ewolucja koszykówki, przynajmniej ta w NBA, zrobiła tyle w sprawach technologicznych, jeśli chodzi o wyrób obuwia, że jako punkty odniesienia są kolejne modele butów, które są de facto w grze, więc nie spodziewałbym się, że one będą i na ulicę, i do kosza. Na przykład Jordany trójki. No, niejednokrotnie dziwię się, jak ktoś może grać oczywiście obtejpowane i tak dalej w tych butach, bo czasami jeśli źle je zawiążesz, no to bardzo ryzykowne jest biegnięcie do autobusu. To prawda, wiesz. Ale wyobrażasz sobie na przykład, że LeBrony jedynki, to będzie kiedyś kultowy but, który będą reedycje, ludzie będą je kupowali i nosili, tak po prostu nosili. Zobacz, jak na przykład, Karol, teraz zoomy LeBrona, ludzie się praktycznie o nie zabijają, jeśli są dostępne gdzieś w jakiejś kolorystyce, bo to są jeden z lepszych LeBronów, nawet jeśli nie chodzi o koszykówkę, te takie zaprzemiennie zapinanymi rzepami. Powiem ci, no tak jak mówię, to jest moje prywatne odczucie estetyki, ale żaden z modeli LeBrona mi się nie podoba. No ale to jest moje prywatne odczucie. Grałem w kilku modelach LeBrona i nie czułem tego. No ale wracając do Jordanów jedynek. Zobacz, Jordany jedynki to jest but, który noszą fani koszykówki. To jest but, który noszą ogólnie wszyscy. Robisz przekrój przez społeczeństwo, to nie muszą być ludzie, którzy interesują się koszykówką. To są ludzie, którzy po prostu lubią dobry but. Ludzie, którzy chcą dobrze wyglądać w jakimś bucie. Nie spodziewam się, nie wyobrażam, może wyobrażam sobie, ale jakoś nie wydaje mi się, żeby na przykład LeBrony jedynki gdzieś tam wspinały się w hierarchii butów kultowych obok Jordanów jedynek. Nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić. Ogólnie jak patrzę na tych 16 modeli LeBronów, to one są jakieś takie trochę dziwne i one się bronią na parkiecie. One na parkiecie w różnych tam wydaniach kolorystycznych czy w różnych tam wersjach potrafią wyglądać dobrze i potrafią wyglądać nieźle, ale tak w skali ogólnej, jako but, który możesz nosić poza parkietem, to jakoś ja tego nie czuję.
No przecież się nie będziemy lać o to, ale z drugiej strony stwierdzam, że wiesz, że z drugiej strony konwersy Chamberlaina nie są aż tak takie, wiesz, trendy. No to coś się stało po prostu, że te buty są takie, jakie są. I ta legenda idzie jak najbardziej, ale nie wydaje mi się, że za jakiś czas ta legenda nie będzie też dotyczyła LeBrona Jamesa w jakimś stopniu, na przykład. Ale to niewykluczone, że tak po prostu nie będzie. Także może już skończmy ten recital. I Karol, jedna mała rzecz w newsikach. Dzisiaj jest ciekawy mecz dosyć w nocy. Muszę wstać rano, ale zastanawiam się, czy go nie obejrzeć na żywo. Wiesz, o którym meczu mówię, Karol? No, nie wiem, bo są dwa dobre mecze. No Karol, nie. Jest jedyny dobry mecz dzisiaj w nocy. Pieprzyć Houston Golden State. To jest, kogo to obchodzi? Who cares? Wiadomo, co się będzie działo. Raptors Spurs, Karol. To jest prawdziwy mecz. To jest mecz, tak jakby Jimmy Butler spotkał swoją matkę teraz i oni sobie rozpłakali, byliby u doktora Phila, wiesz, to jest taki mecz. To może być taki mecz. To będzie taki mecz, Karol. DeMar DeRozan, Kawhi Leonard. Karol, do czego dojdzie w tym meczu? Jak przewidujesz ten mecz? Myślę, że dojdzie do jakiegoś takiego ciepłego momentu między Kawhiem i Gregiem Popowiczem. Nie wiem, czy przed meczem, czy po meczu, że Kawhi poda Popowi swoją wielką dłoń, on go przytuli, zamienią kilka słów, no i później kamery będą podchodzić blisko i będą czytać z ruchu warg i Kawhi i Popa, co powiedzieli, i będziemy o tym rozmawiać przez tydzień. I będziemy się zastanawiać, czy faktycznie do tego musiało dojść, do tego odejścia, czy nie dało się czego naprawić. I pewnie sam Kawhi zostanie o to zapytany, czy była możliwość, żebyś został w alternatywnej rzeczywistości. Tak mi się wydaje, że będzie taki moment na linii Pop Kawhi. Tak ogólnie w meczu to spodziewam się, że fani w San Antonio będą w 80% buczeć, a w 20% fetować Kawhia. No bo jest za co go fetować i też jest za co buczeć. No fani w NBA teraz ostatnio lubią buczeć. Na przykład ostatnio, wiesz, wczoraj na przykład, no nie wiem, Lonzo Ball buczany, ten buczany, że nie potrzebujemy ciebie, Paul George. No lubieją to. No, ale ja tak myślę, no mają za co go buczeć i ja nie będę miał problemu z tym, że ludzie w San Antonio go będą buczeć, ale też było parę lat, w których Kawhi dał dużo radości w San Antonio, więc myślę, tak będzie to stosunek 80-20, że ci ludzie, którzy będą fetować, nie będą słyszani, że ogólnie będzie buczenie. No i słuszne, jasne, no, nie ma problemu. Ale generalnie po meczu lub przed meczem będą ciepłe momenty. Poza tym no, będą grali w San Antonio, także to jest naprawdę myślę, będzie wymagający to mecz. Myślę, że będzie też trochę oschły klimat. Nie sądzę, żeby było aż tak ciepło na samym meczu. Ja myślę, że tam dojdzie do jakiegoś spotkania czy coś takiego przed, ale podczas samego spotkania spodziewam się jakichś super słodkich sytuacji. Aczkolwiek, jeśli by tak było, nie powiem, miło byłoby to zobaczyć. Natomiast Karol, ze sportowego punktu widzenia, jak to widzisz? Bo tak trafiło, że będziemy o tym mówić chyba w najlepszych i w najgorszych, ale San Antonio jednak odżyło, że tam się dzieje coś na tym osiedlu. Tak, ale jeszcze zanim o samym meczu, no i przecież będą też ciepłe momenty takie, że DeMar DeRozan przywita się ze wszystkimi swoimi kolegami z Toronto, Jakub Pertl również, no i przecież też Danny Green grał w San Antonio, więc ogólnie będzie tak. To będzie ciepły mecz. To będzie ciepły mecz albo na początku, albo na końcu, ale generalnie myślę, że to będzie mecz walki i nikt tutaj nogi nie cofnie. I teraz pytanie. Czy Kawhi Leonard będzie Tiso buzzer beaterem po tym meczu? Może nie będzie musiał, może to nie będzie mecz na styk. No chciałbym, żeby to był mecz na styk i też mnie kusi, żeby sobie wstać i obejrzeć ten mecz. Wiesz co? No nie wiem, chciałbym, nie mam tu jakiegoś swojego wielkiego faworyta, no bo San Antonio gra u siebie, a San Antonio u siebie zawsze jest groźne. Toronto też jest groźne, chociaż Toronto ostatnio zalicza trochę wpadki, bo za ostatnich 10 meczów mają 4 porażki. To nie jest Toronto z pierwszych 2 tygodni, ale też nie panikujmy, bo Toronto nie gra po to, żeby w styczniu szczytować z formą. Myślę, że to będzie dobry mecz, bo Nurse już pokazał przez tych 39, prawie 40 meczów, prawie pół sezonu, że trenerem jest niezłym, że fajnie rotuje, dobrze reaguje. No, Popa nie musimy przedstawiać. San Antonio, tak jak mówisz, odżyło i bardzo dobrze dla San Antonio i dla ligi.
spodziewam się dobrego meczu koszykówki i niech wygra lepszy. Dobrze, Karol, kniemy dalej, bo recital LeBrona i Jordana nam zabrał horrendalnie dużo czasu. No właśnie, i widzisz, ja nad tym ubolewam, że musimy się nad tym pochylać i nad tym rozmawiać, a nic to nie wnosi do tej dyskusji. Zobacz, nic się nie wydarzy. Kariera Jordana już jest zakończona, zacementowana. To, co zrobił Jordan, to my o tym wiemy. LeBron jeszcze robi różne swoje rzeczy, ale na przestrzeni tych lat, tych czterech lat w Lakers, zobaczysz, mówię ci, ale już ty wiesz, zresztą rozmawialiśmy o tym nieraz, będą się działy takie rzeczy, że LeBron przyjdzie z butelką wina, następnym razem LeBron przyjdzie w koszulce Jordana i co o tym pomyślał, co o tym pomyślimy. Za jakiś czas przyjdzie nie wiem w czym i też będziemy o tym musieli dyskutować, że w czwartej kwarcie poszedł siedzieć z Pelinką i z Magiciem i powiedzieć tego proszę mi sprzedać i sprowadźcie mi kogoś innego. No tak będzie. To jest coś, na co musisz się zgodzić, jeśli chcesz oglądać LeBrona w takich, a nie innych organizacjach. Ma to swoje plusy, jasne, no bo możemy coś ukręcić z niczego, kiedy nie mamy tematu, żeby sobie pogadać, to wyskakuje nam LeBron z czymś ciekawym, ale generalnie to jest trochę męczące. Karol, ja celowo dodałem, że zmarnowaliśmy dużo na to czasu, bo czas teraz na Tiso buzzer beater, Karol. Tak, Michał. A nie dlatego, żebyś znowu oceniał biednego LeBrona, który prawdopodobnie będzie jednak tym najlepszym koszykarzem w historii, jak odejdzie z NBA. Zobaczysz. Za rok będziesz przepraszał, że tak mówiłeś. Dlatego pora teraz. Wątpię. Duke by pokonało Cleveland. Pamiętaj o tym. Poważnie. Tiso, buzzer beater, znowu opanowany przez Europejczyków. Znaczy Europejczyka. 3-0 dla Europy. No. Jak na razie. Nasze trzecie zestawienie i trzecie. Tak. I to jeszcze ukradł nam, bo ledwo co powiedzieliśmy o Bogo, a tu nagle pyk. Evan Fournier pozwolił sobie wygrać mecz z Detroit Pistons. Ja zaraz wrzucam link do tego i na Facebooku też zaraz się pojawi. Chciałbyś, Karol, jakoś ocenić ten rzut? Bo ja mam taką statystykę, że sprawdziłem, że Evan Fournier jest chyba, no nie wiem, do tamtego rzutu. Potem już chyba nie sprawdzałem tego, ale chyba się za wiele nie zmieniło. Jedynym zawodnikiem w NBA, który zdobywa ponad 10 punktów w sytuacjach, kiedy wynik różni się albo minus 1 dla niego, dla jego drużyny, albo plus, są na plusie, albo 1 na plusie, albo na minusie i jest 10 sekund do końca spotkania. Taka statystyka. On też wygrał mecz z Cleveland parę tygodni temu. No tak, no, dlatego tam chyba miał 12 punktów w takich sytuacjach, kiedy w ostatnich 10 sekundach i skuteczność rzutu też na poziomie 60-70% w takich sytuacjach. Także taka ciekawostka. Dobra, Karol, nie wiem, możesz coś powiedzieć o tym, bo to mi się za bardzo nie podobało, w sensie to nie był ładny rzut. No to był taki, wiesz, taki flow. Ale na zwycięstwo, wiesz. Technicznie, no właśnie, takich rzutów się nie ocenia, bo to jest rzut na zwycięstwo. No i wiesz, floater sam w sobie nie jest rzutem jakimś przepięknym technicznie, no ale też on może nie wygląda za jakoś tam super przepięknie, ale każdy, kto gra w koszykówkę, ten wie, że to są rzuty, które też trzeba trenować. No nie są takie rzuty, które przychodzi się sobie od niechcenia odpalasz. Takie rzuty też trzeba umieć, tak, trzeba mieć w swoim repertuarze, żeby z nich skorzystać. To nie jest tak, że tam sobie odpalasz taki rzut, bo akurat moment w meczu tego wymagał. To też należy do rzemiosła koszykarskiego i mimo, że nie jest to najpiękniejszy element gry, to trzeba go docenić. No i wiesz, Evan Fournier z zimną krwią dał zwycięstwo Orlando Magic, które niespodziewanie, a może spodziewanie, walczy o playoffy. Dobrze, na ten temat pogadamy zaraz, więc skoro to mamy, ja słuchajcie, to wrzucam, będzie na Świecie Koszykówki, na podcaście specjalnym, gdzie Karol ostatnio umila was przepięknymi zdjęciami. Nie wiedziałem, Karol, że tyle osób nas słucha i ogląda w NBA. Zszokowałeś mnie. Nie wiedziałem, że takie zdjęcia masz w swojej galerii. Mam jeszcze w rękawie kilka asów, z których będę korzystał w miarę potrzeb. Tak? To tak. Dobrze. Bardzo dobrze. Podoba mi się to. Dobrze. To Karol, teraz... Po to tu jestem, tak. To teraz, panie Dąbczak, pora na pana kącik językowy, tylko muszę odnaleźć muzykę. Daj znak, palisz. Moment, tak, poczekaj. A nie, może poczekaj. Wiesz co, powiedzieliśmy, Evan Fournier był Tiso buzzerbiterem, ale na mojej liście jest jeszcze od, można powiedzieć, donatora renesansu, od Karka. Jest kilka słów od niego i pieniążki są od niego. Karol, myślę, że ja to teraz wyemituję. Poczekaj. Powiem ci, kiedy mi wjedzie.
bo to znowu coś się dzieje z tip and donation. Dobra, wjechało mi. Karku dla kałaja na wódeczkę, tfu. Na wódkę, ciepłą kurtkę i opony zimowe do jego trucka. No i dobra, chyba mi wyjeżdża. 25 zł. Nie wiem, Karol, czy możesz to prześledzić, czy nie? Tak, widzę, Karku jest dobry. Karku wszystkim wódkę proponuje. No Karku jest renesansowym zawodnikiem. No widzę, że tutaj, mimo że jest nowy rok, to zwyczaje pozostały te same. Środek tygodnia, pyk. To powiem mi się podoba. Takiego insiderskiego newsa, że Tim Hardaway, nie junior, tylko senior, lubi polską wódkę. Aha. To fajnie. A, Karol, bo tak poważnie, zapomniałbym, Karku, jeśli nas słuchasz, to musisz wysłać mi na maila gdzieś, no na raczej nie w komentarzu na YouTubie albo na Facebooku, swój adres, bo jesteś jedyną osobą, która jeszcze nie została wprowadzona na bęben producenta koszulek, żeby wysłać coś do ciebie, także odezwij się. Dobrze, Karol, teraz pora na twój kącik językowy, jest definitywnie. Uwaga, Karol. Muzyka poszła. No, dziękuję i zapraszam Państwa do kolejnej części, już nie pamiętam nawet której, kącika językowego. Tak jak zawsze podkreślam, staram się, żeby to był mały wycinek tego wszystkiego, co robimy, żeby to był tylko taki krótki segment, więc zaczynajmy. To są takie słowa, takie zwroty, które na pewno spotykacie w różnych komentarzach w internecie, a jak czytacie komentarze, ja ogólnie staram się nie czytać, ale no, chcąc nie chcąc to robię. Takie słowa jak można by, trzeba by, mógłbym, zrobiłbym. Ogólnie co do zasady te słowa się pisze razem, ludzie popełniają, to znaczy można by i trzeba by piszemy osobno, a tak poza tym wszystkie inne słowa jak chciałbym, mógłbym, zrobiłbym, umiałbym, to się pisze razem. Ludzie popełniają masę błędów w internecie pisząc i uczulam was. Wy słuchacze zapewne nie popełniacie tych błędów, ale ci, którzy je popełniają, niech ich nie popełniają. Można by, piszemy osobno, trzeba by, piszemy osobno, ale cała reszta, zapewne jest jeszcze kilka wyjątków, ale zdecydowana reszta tego typu słów to zrobiłbym, mógłbym, chciałbym, umiałbym, mieszkałbym i tego typu słowa piszemy łącznie. I w bonusie mam jeszcze dla was dwa słowa. Z powrotem, nie piszemy z powrotem, a piszemy z powrotem. I to są dwa słowa z, spacja, powrotem oraz słowo zresztą. Nie, że zresztą uciekłem, jak mi dałeś pieniądze, tylko że zresztą mówiłem ci o tym wczoraj. Piszemy razem, zresztą. I to tyle na dziś. Myślę, Karol, że musisz wprowadzić jedno usprawnienie do tego kącika, bo ostatnio oglądałem profesora Miotka, żeby znaleźć jakiś dobry taki wzór. Musisz być jeszcze bardziej zaangażowany w to tłumaczenie ludziom. Muszę gestykulować, co robię. Gestykulować, ale... i musisz też ja tak się robię. Wypowiadać, że tak wmuszasz w nich, ale bez przeklinania. Wiesz, jakbyś chciał coś powiedzieć brzydko, ale jednocześnie przelewasz to w sposób, który mogą nie zrozumieć, ale nie ma tam przekleństw. No ja nawet nie próbuję aspirować do profesora Miotka, którego no, ale też staram się oglądać. Profesora Bralczyka też, mam ich książki. Profesor Bralczyk jest takim za mało agresywny, a Miotek jak coś ci mówi, to wiesz, że to jak on ci zwraca uwagę, to już jest KO. To już... On tak fajnie gestykuluje, tak jakbyś tam, jakbyś twarz podłożył do jego dłoni, to on by ci wyłupał oczy, takie masz wrażenie. Mimikę twarzy ma fenomenalną. Mimikę to jest twarzy naprawdę, też ma to. To jest to, co on robi z twarzą, to jest też najlepsze. Dobrze, Karol, najlepsi, najgorsi. Od kogo zaczynam? Od najgorszych, najlepszych? W nowym roku nie wypada kończyć nas. Ale nie, jest kilka pytanek, to możemy zacząć od najlepszych, Karol. Dobrze, to zaczynaj. Ja tutaj muszę wszystko ułożyć technicznie. Dobrze, to ja powiem ci wszystkie rzeczy, które mamy i... tradycją wcześniejszych podcastów, jak będziemy chcieli, to się nad czymś zatrzymamy. Ja mam Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Joela Embiida, Brooklyn Nets, Nikola Jokicza, Jamesa Hardena, Paula George'a, Cavs, Knicks i Suns za fantastyczne tankowanie. Cavs i Knicks powinni być w minusach, Karol, bo wtedy nie mamy nikogo do minusów.
No niby tak i nie, ale jeśli mówiliśmy o tym, jeśli mamy drużyny, które tankują, to niech one tankują, niech one nie wygrywają. I teraz ostatnio Cavs, Knicks i Suns robią to perfekcyjnie, Bulls i Hawks powinni się tego uczyć, a się nie uczą. 7 kolejnych porażek mają Cavs, 8 kolejnych porażek mają Knicks i 4 kolejne porażki mają Suns. To jest coś, to są drużyny, które mają już po 30 porażek w przypadku Suns i Cavs i 29, już tam szusują Knicks. I to jest coś, tak ma być. Dobrze, ale z tych najlepszych, bo wiesz co, Karol, tak się zastanawiałem, no bo fajnie, wszystko ekstra, wiesz, Milwaukee pierze wszystkich, no w tym roku trudno mówić, żeby nie przegrali, no ale mają bilans czysty, 3-0, bo to chyba liczymy od 26 grudnia, kiedy byliśmy ostatnio. Ja to zawsze tak liczę, tak wiesz, cirka. Tak, przeciwnik, no nie powiem, że tam super łatwy, ale to też pokazuje coś, jak ta drużyna jeszcze bardziej może się rozkręcać, bo próbują coraz bardziej przyciskać trójkę, bardzo próbują przyciskać trójkę i tam w liczbie podejść do tego, no to jest dużo więcej prób po prostu wykorzystywania trójki. Nie chcę mówić, że to jest przygotowanie jakieś na play-offy, ale to jest na pewno dążenie do tego, żeby w końcu w najważniejszych momentach meczu, nie wiem, serii i tak dalej, nie było tylko Giannisa i nikogo więcej. I to jest świetna sprawa. I no i że zespół reaguje, no ale to coach of the year będzie trudne do wybrania, jeśli Budenholzer będzie dalej się tak zachowywał. To jest świetna sprawa. To jest świetna sprawa, a drugą świetną sprawą jest to, że Budenholzer zrobił coś, czego Jason Kidd nie zrobił, a o co był błagany, proszony przez te lata, kiedy pracował w Milwaukee. Giannisowi pozwolił być Giannisem, czyli pozwolił mu wykorzystywać swoje największe atuty, czyli grać blisko kosza, atakować obręcz i widzisz, tyle nowych płaszczyzn otworzyło się nie tylko dla Giannisa, ale no przede wszystkim dla niego, ale no też głównie dla Milwaukee. Milwaukee wygrywają i wykorzystują to, co Giannis ma najlepszego. I to też chwała za to, wielkie ukłony dla Budenholzera i dla Giannisa, że to potrafi wykorzystywać. Karol, poczekaj, Donek. Walter Sobchak, co byście panowie w tym Londonie na jaką flaszkę mieli, tudzież inny napitek? No i w lepszym hotelu gościły. Udanego wypadu życzę i Crunchtimeu, czekam z niecierpliwością na relację. Problem z tym, że nie wiem, z jaką prędkością czyta ta baba. Dobra, zeszło ode mnie. Bardzo dzięki. Dziękuję. Nie wiem, czy będziemy mogli pić alkohol tam, bo tam nie wiadomo teraz, co można robić w Londynie, a czego nie można. Słyszałem różne rzeczy o tym miejscu. Boję się tam jechać sam, dlatego jadę z Karolem. Jak w ten, jaki to był film, co te dzieci pod tirem podróżowały? 300 mil do nieba, że do Sztokholmu chciały się dostać. To ja prawie tak samo będę podróżował. Oni do Kopenhagi chyba jechali. Do Kopenhagi, tak? Ja nie pamiętam kompletnie tego. Ale przeczytałeś Karol Donka, czy ci przeczytałeś, tak, czy tak, co? Tak, znam, przeczytałem. Wszyscy nam życzą, Karol, alkoholu. Chcą nas namówić do Pato Streamu za granicą, żeby mit Polaka był utrwalony. Wiesz, to jest prowokacja, stoją za tym określone koła. Domyślam się, ale bardzo dziękujemy, Walter. Słuchaj, Karol, nie wiem, czy wspomniałeś o Indianie, czy nie mówiłeś o Indianie, jak wymieniałeś tą listę. Tak, wymieniałem, mam na liście swoje Indiany. To jest bardzo ciekawa sprawa z tą Indianą, powiem ci. Bo w końcu kiedyś ludzie, nie wiem, czy to nastąpi w tym off-season, skoro Indiana potrafi grać tak świetnie i to nie jest dzieło przypadku i te czkawki, te powiedzmy zniknięcia Ladipo, w których też się różnie wiodło, radzili sobie raz mniej, raz lepiej, raz super dobrze. Pokazują, że mimo wszystko to jest drużyna, która no też potrafi nie tylko być zbudowana z Ladipo, chociaż on tam jest wiążącym we wszystkich, wszystkich zawodników wiąże w jakiś sposób. No, albo wykorzystuje, albo oni go wykorzystują w grze. I tak się zastanawiam, kiedy Indiana przestanie być, pomijając to, gdzie jest geograficznie, małym rynkiem. Bo tam się aż Karol prosi o kogoś, kto zechce dużo pieniążków na jakiejkolwiek pozycji. No wiadomo, no nie będziemy budublować Oladipo, nie myślmy o jakimś Westbrooku, ale kogoś po prostu, kto zapewni więcej sukcesów, które na wschodzie, wydaje się, dla troszeczkę mocniejszej Indiany byłyby naprawdę no bardzo proste. Walczenie z max jedną, dwiema drużynami tak naprawdę, no.
To jest dobre pytanie, bo w dzisiejszych czasach z jednej strony, to jest taki trochę paradoks, bo z jednej strony ekonomia pokazuje, że już nie jest aż takie ważne, gdzie grasz, czy to jest duży rynek, czy mały, to marketingowo dalej jesteś w stanie rozświetlić swoją gwiazdę bardzo mocno. Dobry przykład Westbrook i jego deal z Jordanem w dość prowincjonalnej Oklahomie. No ale też granie w Los Angeles, granie w Chicago, w Nowym Jorku czy w innych dużych miastach zawsze przyciąga i zawsze będzie przyciągać. I to jest bardzo ciekawe pytanie, czy drużyny z takich średnich miast, drużyny, które są dobrze skonstruowane, dobrze prowadzone, mają pieniądze, mają sukcesy, czy na tym wolnym rynku mają szansę ściągnąć kogoś naprawdę z dużym nazwiskiem z tego top 10, top 15. Tego im życzę, nie wiem, czy to się wydarzy, no bo zawsze, wiesz, więcej rozrywek, lepsza pogoda jest w Los Angeles, w Miami, niż w takiej rolniczej Indianie. Nie wiem, Michał. Karol, poczekaj, bo na czacie coś się dzieje. Arszawin, siemasz, w lutym w Warszawie jest ponad zlot fanów Bulls. Tak, ale w tym roku, jak był w 18, to wpuszczali ludzi w koszulkach Lakers. Raz widziałem taką osobę. Także ja nie wiem, czy ja tam się wybiorę drugi raz, ale nie, tak poważnie jest i nie wiem, może pójdziemy. Nie kiedy wiem, Karol, dokładnie? Wiesz co, nie pamiętam, ale jakoś chyba przy okazji też meczu gwiazd to jest jakoś zorganizowane. Nie chcę kłamać, bo też w tym czasie, czy tydzień wcześniej jest Puchar Polski i nie wiem, może to będą powiązane jakieś imprezy ze sobą. W sensie, no nieoficjalnie, ale terminowo. Może przyjadę, nie wiem, zobaczę. No, bardzo byłoby dobrze. No ale to musicie sprawdzać tam bardziej u Marcina Więckowskiego gdzieś na Facebooku, bo ja to kompletnie nie ogarniam tego. Poczekaj, bo się pojawiły te wczesne zwroty głosowań. Zajmiemy się tym może na koniec jako pytankami, bo są jeszcze dwa pytanka, Karol. Tak. Ale to nieważne. Najpierw zostajemy przy najlepszych. Ja wiem o tym, że to też ładnie wszystko wygląda, że Indiana wyszła ładnie w tym grudniu, ale też trzeba powiedzieć, że ten grudzień był, nie chcę powiedzieć hiper łatwy dla nich, ale to był jeden z najłatwiejszych terminarzy chyba w NBA, jeśli chodzi o ten miesiąc grudzień, tak mi się wydaje. Gdzieś coś takiego widziałem. No był dosyć łatwy, no ale stajesz naprzeciwko teoretycznie słabszego rywala, no i twoja głowa tym, żeby z nim wygrać. Tak, wygrywa. Ale ten balans oznacza to, że w takim układzie w lutym i w marcu naprawdę zacznie się nie tylko co przeciwko komu, ale też logistyczny wpierdziel, więcej spotkań i tak dalej. No, na pewno. To jest ciekawe. A propos logistycznego wpierdzielu, nie wiem, czy w plusach powiedziałeś, ale Orlando Magic, to jest ciekawa sprawa. Orlando mam na radarze, akurat ich nie plusowałem za ten... Oni rozegrali 5 spotkań w tym tygodniu, który rozpatrujemy, czyli od 26 grudnia. I tak naprawdę w tych 5 spotkaniach wyszli delikatnie na plus, no bo 3-2 bilans. Tak, tak. Ale plus minus są plusowi. I patrząc statystyki za zeszły tydzień, no to piątka DJ Agustin, Evan Fournier, Aaron Gordon, Jonathan Isaac i Nikola Vucevic jest chyba, nie chcę skłamać, ale trzecią albo czwartą piątką, jeśli chodzi o punkty, natomiast jest najbardziej skuteczną, bo jako jedyna przychodzi 61% i to widać, no po prostu trafiają. Vucevic przede wszystkim, no ale mimo wszystko trafiają. No. I to jest ciekawe, przy takim obciążeniu, na takim statucie. To jest chyba są statystyki bez czwartego, tego piątego meczu, ale po 4, także myślę, że to się niewiele więcej by zmieniło. Ale to też jest moim zdaniem jak najbardziej na plus. Tak, na pewno trzeba to odnotować. Dobrze, patrzę na moją listę, Karol. Poza tym, że James Harden niesie wszystko i wszystkich i powiedział, że myśli nad tym, że chyba powinien powalczyć o tą nagrodę i zrobi wszystko, żeby ją odzyskać, znaczy obronić, w sensie James Harden. Myślę, Karol, że on to może zrobić. To już jest taki poziom jak z japońskich kreskówek, że zmieniać się kolor włosów, zaczynasz wariować. Wiesz, i James Harden, myślę, że to bardzo ciekawe będzie styczeń, luty, żeby poobserwować go, jak on no, nadgania rzeczywistość, bo tak naprawdę no, doprowadzi do playoffów w Houston i co dalej? Zależy na jakim James miejscu. Harden, przepraszam, Chris Paul z jeżeńszenia, no nie wierzę w to. No, Chris Paul musi zacząć jeść jeżeńszenia, bo te jego nogi, wiesz, te jego nogi to już są, no nie wiem co. Coś starego, coś takiego, na czym nie możesz tak bardzo polegać. A co do kwestii MVP Jamesa Hardena, to zależy na jakim miejscu Houston Rockets zakończą sezon.
no bo wygrzebali się już, ewidentnie wygrzebali się z tych problemów z początku sezonu. Za ostatnich 10 meczów są 9-1, 5 zwycięstw z rzędu i są już tylko 3,5 meczu za liderami, za Nuggets. No, czyli w skali całego sezonu 3,5 meczu jest jak najbardziej do odrobienia. I gdyby przypadkiem udało im się, no nie przypadkiem, tylko gdyby udało im się wygrać zachód albo zająć drugie miejsce. A też tak patrzę na tabelę i tak patrzę ogólnie na jak to się wszystko rozkłada, siła ogólnie w lidze, nie tylko na zachodzie, to wydaje mi się, że może nawet nie być żadnej drużyny, co jest, będzie bardzo ciekawe, nie wiem jak to będzie w kontekście historycznym, może nie być żadnej drużyny, która wygra 60 meczów. I to by było bardzo ciekawe, gdyby ogólnie całe rozgrywki były bardzo spłycone i jakaś drużyna no siłą rzeczy musiałaby wygrać wschód i zachód, ale czy wtedy fakt, że ta drużyna zajęła pierwsze miejsce miałoby aż tak kolosalne znaczenie, gdyby drużyna trzecia, czwarta i piąta miały tam powiedzmy po 2 czy 3 mecze straty do lidera, wtedy trochę inne historie weszłyby w grę i teraz pytanie, czy tych dobrych narracji Harden miałby wystarczająco dużo? Nie wiem, moim zdaniem, no znaczy on nie jest moim w tym momencie kandydatem na MVP i jak zrobimy za niedługo, bo niedługo będzie pół sezonu, zrobimy połówkę na dwóch i też przyznamy swoje nagrody, to nie wiem czy, no nie wiem, już mogę ci teraz powiedzieć, że nie będę miał Hardena w swoim MVP. Nie wiem jak tam ci, których głosy ale się... Zaraz. No. Darmo mam dać? Ty, co wam kosztuje? Dlaczego nie, skoro załóżmy, że do tego czasu James Harden będzie, no powiedzmy, na takim srogim plusie, no taki efekt, wiesz, Utah Jazz pod koniec sezonu, że masz 22-3 bilans i zastanawiasz się, drapiesz się w głowę, jak do tego doszło. I wtedy też? No nie, no słuchaj, no Rakiety zagrały 36 meczów, czyli muszą zagrać jeszcze 5, żeby mieć połówkę. No jeśli zrobimy połówkę na dwóch w przyszłym tygodniu, czy no powiedzmy w przyszłym tygodniu, czy na początku kolejnego tygodnia, no to wydaje mi się, że Rakiety nie oczarują mnie aż tak bardzo. Nawet jeśli wygrają tych 5 czy 6 meczów kolejnych i Harden będzie robił to, co do tej pory robi. No, a w skali całego sezonu to nie wiem, no zobaczymy, powiem ci na koniec sezonu, ale na połówkę sezonu nie będę go miał jako swojego MVP. Ja nie wiem, czy powiedziałem, że mam go w swoich plusach. Ja go bardzo plusuję za to, że ciągnie Rakiety do zwycięstw, bo ewidentnie to robi w obliczu różnych kontuzji, w obliczu różnych problemów, tylko że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, a pewnie się zgodzisz, że oglądanie Hardena bywa bardzo męczące i bywa frustrujące. I to nie jest wina Hardena, to ja już powiedziałem wcześniej, to jest wina sędziów i ich interpretacji. A że Harden jest inteligentnym zawodnikiem i potrafi wykorzystać te różne, że tak powiem, kruczki prawne i te różne, może nie do końca luki w przepisach, co po prostu potrafi nagiąć i wykorzystać różne przepisy, różne interpretacje dla siebie, no to niech to robi, a głowa ligi w tym, żeby to wyczyścić, jeśli się da. Ale generalnie oglądanie Hardena często bywa męczące. Choć bardzo go lubię od początku jego kariery, to w Oklahomie mi się bardziej mi się podobał w pierwszych latach w Houston. Te ostatnie lata w Houston to są takie trochę za bardzo cwaniackie jak dla mnie. Harden ma świetne momenty, ale ma też momenty takie, że patrzysz i mówisz, no nie, to nie jest basket drużynowy, to nie jest to, za co lubisz koszykówkę. No, coś w tym jest, ale jakbyś miał wybierać, co jest dla ciebie bardziej męczące, oglądanie Stepha Curry'ego czy Jamesa Hardena? Męczą, ale mnie nie męczy Steph Curry, ale co cię męczy? No nie wiem, męczy mnie oglądanie, tak, no ja już nie mówię o tym, ale męczy mnie to. Wolę oglądać to... Hardena, który robi te 6-krotne step backi, jakby wiesz, uciekał przed wężem. U Curry'ego może męczyć trochę jego sposób bycia, że jak mu dobrze wszystko wychodzi, to ten jego swag trochę mu wychodzi nawet i uszami, ale generalnie jako koszykarz, wiesz, jako koszykarz taki, z którym możesz z racji ciała, z racji pozycji i stylu gry trochę się utożsamiać z zachowaniem wszelkich proporcji i z całym szacunkiem dla Stefa, no bo Stef to robi 150 poziomów wyżej, no ale wiesz, biegasz, ruszasz się po zasłonach, rzucasz za trzy, kozłujesz, to jest to, co większość z nas robi, gdy wychodzi na parkiet sobie pograć w koszykówkę. A z racji tego, że Steph to robi 150 poziomów wyżej, to łatwo jest mi się z tym utożsamiać i łatwo jest mi to bardzo, bardzo szanować i doceniać. Jedyne, co w grze Stefa czasem mi przeszkadza, to taki trochę jego sposób bycia, no ale wiesz, to jest kwestia gustu, myślę. No okej, okay, niech będzie. No. Znaczy nie, tutaj jako sportowo, no to nie powiem nic, no. To się nie da powiedzieć nic.
Mimo, że się kłócą. Dobrze, Karol. Jeśli chodzi o najlepszych, to może bym dodał jeszcze personalnie, bo chyba o nim wcześniej nie mówiłem, a to też się należałoby za poprzedni tydzień. Ale żeby się nie przejęzyczyć, Rodionis Kurux. Powiem ci, Karol, że naprawdę aż czasami oglądam, żeby obejrzeć. Nadganiam Brooklyn jeszcze, bo trochę mi brakuje, żeby z okresu jeszcze z końca zeszłego roku nadgonić, ale to jest już niedługo, że mi zostało, ale na miłość boską. Gdyby rozdawać taką nagrodę pocieszenia za debiutanta roku, to ja bym mu dał. No, miał bardzo ciekawy okres. Też i sprawdziłem, że statystycznie, no to też jest może nie za wesoła wiadomość i to też zależy od tego, kto ile gra i wiadomo, jak gra zespół, ale jest tylko, niech policzę, 6 zawodników, 7, którzy są plusowi, jeśli chodzi o plus minus w grze, natomiast Kurux ma 2,2, dla porównania Doncic jest 0,8. Ja wiem, że to bez porównania jest, ale bardzo miło to wygląda. Powiem ci, jak się tak ogląda i ktoś widzi, że tu lepiej jest, to bardzo się cieszę. Szkoda, że ten Maker nie był w żadnej takiej tabelce, bo też sprawdzałem. Żałuję. No ale co zrobić? Dobrze, Karol, masz jakichś najgorszych? Ja mam tylko dwie rzeczy. To nie był tydzień, czy ten ogólnie tam powiedzmy okres, circa tydzień, tam 10 dni czy 11, aż tak zbyt wiele przykrych rzeczy się nie wydarzyło, które chciałbym wynotować, ale wynotowanego mam Russella Westbrooka. Ojej, no. Mam o Russellu Westbrooku. To znaczy, rozmawialiśmy o nim i ja wtedy powiedziałem, że wiele będzie zależało od tego, jaką wersję Westbrook obudzi sam w sobie. Czy to będzie taka ładna wersja, taka w garniturze, pięknie ubrana, czy to będzie taki gremlin Westbrook, taki wiesz, chichroczący, tak się mówi? Chichrający się? Śmiejący się tak po cichu i kumulujący te swoje triple double, bo to cię nigdzie, donikąd cię to nie doprowadzi w kontekście właśnie twojego tego legacy, o którym się tak teraz mówi bardzo dużo. I wydaje mi się tak na przestrzeni sezonu, że Westbrook to rozumie, tylko że od czasu do czasu mu się odpala ten brzydki Westbrook i tak mamy w Boże Narodzenie, w Christmas Day, z rakietami, przegrany mecz 109-113, tylko 4 punktami. Russell jest 6-20. Później mamy mecz z Dallas, również przegrany, 103-105, 2 punktami. 4-22. I mamy mecz wczoraj, minionej nocy, z Lakers. 3-20. Z 20 oddanych. Ale wiesz co, trochę tych takich meczy, ja w ogóle też chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że najlepsi to są ci, co wymyślili ten terminarz i że w nowym roku, w czwartek, mamy takie tak naprawdę 3 ciekawe spotkania, bo Denver-Sacramento też będzie ciekawe i jeśli ktoś pracuje w piekarni, to 2 obejrzy przed robotą. Także naprawdę fajny dzień, taki 3 spotkania. Tak powinno wyglądać NBA, już pomijam. Natomiast to spotkanie, to są takie mecze, jak Clippers grają z Oklahoma. O tym mówiliśmy przed programem. Wszyscy nie lubią Oklahoma. Wszyscy. Absolutnie wszyscy. Bez powodu nie lubmy ich, zróbmy burdel, siarę, cokolwiek. I to się trochę stało w Los Angeles, no krzyczenie do Paula George'a. Ja wiem, że to grupa osób, ale działy się rzeczy. Po prostu. I znowu z udziałem Oklahoma. No, przeciwnicy postanowili im powiedzieć, gdzie jest ich miejsce. Grupa osób, która jest zraniona faktem, że Paul George nie przyszedł do Lakers. Aż tak? No, a nie? A myślisz, że był inny powód, dla którego buczano na Paula George'a? A może, i też pojadę statystyką, bo aż sobie zapisałem, w zeszłym tygodniu, za ten tydzień, który rozpatrujemy teraz, piątka Adams, George, Grant, Schroeder i Westbrook rzuciła 90 razy do kosza, z czego 30 to były trójki, 6 trójek trafili, czyli w ogóle poniżej 20% i ogólnie skuteczność z gry na poziomie 40%. Może to byli kibice Oklahoma, którzy już mają tego dosyć. Ja już nawet nie chcę się zagłębiać, ile w tych statystykach zażarł Russell Westbrook i tak dalej, jak to wyglądało na posiadania. Oni grali 41 minut w 3 spotkaniach taką piątką. Ja bym za nimi jeździł. Bo tak jak powiedziałeś, Paul George, on zwykle ratuje całą sytuację, bo Westbrook jest zagotowany na początku spotkania z jakiegoś tam powodu, albo po prostu gra głupio. Jeśli George nie przejmie inicjatywy, albo nie może jej przejąć w jakiś sposób, no to dzieją się takie końcówki Westbrooka, że podaje gdzieś na 6. piętro, myśląc o tym, że Adams, nie wiem, skrzydła mu urosły. No i w tym jest chyba największy problem.
No tak, ja tak jak powiedziałem, w perspektywie, w skali całego sezonu, to wydaje mi się, że Westbrook rozumie, na czym ma polegać jego rola, jak ma grać. Zresztą sam parę dni temu powiedział, że przeprasza swoją drużynę, że bierze na swoje barki ostatnie porażki. Dobrze, że ma tego świadomość. I ja rozumiem, że ciężko jest wyzbyć się, znaczy zmienić styl, w jakim się grało przez dekadę, no bo Westbrook już gra 10 lat w NBA, ma 30 lat. I ciężko starego psa nauczyć nowych trików, no ale nie miałem się do czego przywalić, to się przywaliłem do Westbrooka. Nie, żartuję. No tak jak mówię, ma Westbrook takie swoje brzydkie mecze czasem i ja te mecze minusuję bardzo mocno, bo wierzę, że Oklahoma może być naprawdę dobra, a klucze do tego samochodu, który może pojechać bardzo daleko, klucze w kieszeni ma Westbrook. Ja, jeśli będzie chciał je odpalić, to je odpali. Jeśli nie będzie chciał, to będą takie mecze właśnie 3-20, 6-20, 4-22 i te mecze będą po prostu brzydkie, tak jak seria w playoffach Oklahoma z Utah. To była bardzo, bardzo brzydka seria. Pamiętasz, jak za ostatnie dwa mecze Westbrook oddał po ponad 40 rzutów w tych obu ostatnich meczach i to była naprawdę, to była antyteza gry zespołowej w koszykówkę. Tak się w koszykówkę nie gra. Można było te mecze nagrać i puszczać ludziom i pokazywać, tak w koszykówkę nie należy grać. Więc za to ten minus. Nie wiem, czy chcemy się pastwić nad Knicks i Cavaliers. Nie, chcemy. Oni mają wielkiego plusa za tankowanie. To w takim układzie plus też powinien należeć się Bulls, bo w końcu się opamiętali. To prawda. Natomiast minus Atlancie, bo się nie opamiętała. To bardzo prawda, tak. To jest kompletnie bez sensu, ale podoba mi się to. Trochę mi się to podoba. Ja wiem, że to jest bez sensu i oni... Przepraszam. Kompletnie źle na tym wyjdą. Natomiast no, ja nie wiem, no, trzeba przegrywać chyba, Karol, żeby tam ten facet z Duke przyszedł, czy nie. Myślę, że trzeba zacząć przegrywać. Ale tak poważnie, to tylko kończąc najgorszych, bo chwilę o tym All-Star głosowaniu, minus trochę dla Grizzlies i Kings, bo nie tyle co stanęli, co ich zeszły tydzień był mocno minusowy. Złożyło się na to kilka rzeczy, ale momentami to było aż, no, nie tyle co zaskakujące, co nie do oglądania. Po prostu. Tak. Ja jeszcze... Chcesz jeszcze coś powiedzieć? No, zastanawiam się, czy akurat bym powiedział o Phoenix, ale chyba nie. Nie chcę. Dobrze, bo ja zapomniałem o jednej rzeczy, o jednym plusie, ale to tak szybko. Jeremy Grant właśnie z Oklahomy. Bardzo mi się podoba, jak gra w tym sezonie. On się minionego lata dogadał w sprawie 3-letniego kontraktu za 27 milionów dolarów. To jest, wiesz, 3 razy 9, 27 to są pieniądze takie do przełknięcia, ale niektórzy krytykowali, że to jest kontrakt może trochę za wysoko, może trochę niepotrzebnie, a Grant pokazuje w tym sezonie, że bardzo potrzebnie i to są pieniądze, które w tym momencie już wyglądają na dobrze zainwestowane. Jest świetnym atletą, jest przydatny na obu końcach parkietu bardzo, jest przyjemny dla oka do oglądania, jest przede wszystkim stały. On od 11 kolejnych meczach, jak patrzyłem przed chwilą, w 11 kolejnych meczach nie szedł poniżej dwucyfrowej liczby punktów i to są mecze wysokoprocentowe, zazwyczaj grubo powyżej 50% z gry. I tak jak mówię, ten kontrakt już wygląda, że się spłacił i jest bardzo, bardzo ważnym ogniwem w rotacji Thunder. Tyle. Dobrze, Karol. Patrzyłeś na te wyniki? Bo ja tak właśnie łypię okiem. Właśnie też łypię. Nie wiem, czy jest na razie sens to wypisywać, ale myślę, że w przyszłym tygodniu, to już powiemy na koniec, no będziemy normalnie, także może o tym w piątek pogadamy. Czy może zmienimy zdanie? Chociaż może po Londynie też byłoby dobrze, bo w piątek myślę, że może coś innego będziemy ten rozmawiać. Wiesz co, jak dla mnie to zawsze te cząstkowe wyniki, one nic ale nie wnoszą. Na zachodzie podoba mi się, Karol, to, że znaczy nie wiem, czy mi się to jeszcze podoba. Tego jeszcze nie zidentyfikowałem, bo sam chciałem to zrobić, tylko dałem Drew Holiday'a, za którego zostałem zabity w internecie, ale trudno. Derrick Rose, który jest tam. No dobrze, no to powiedzmy, że po cząstkowe wyniki głoszą. Na zachodzie pierwsza piątka na ten moment wyglądałaby tak. LeBron James, Luka Doncic, Kevin Durant jako frontcourt i jako obrońcy Steph Curry i Derrick Rose. No to wiadomo, dwie trochę niespodzianki. Debiutant Luka Doncic i wracający do żywych Derrick Rose.
Czy to się utrzyma do końca głosowania? Raczej wątpię. A gdyby się miało utrzymać, no to dlaczego nie? Skoro tak chcą ludzie. A po drugiej stronie? A po drugiej stronie sytuacja wygląda następująco. Byłby to Giannis, Kawhi, Joel Embiid jako frontcourt i jako backcourt, Dwayne Wade i Kyrie Irving. Nie wiem, czy chciałbym, żeby to był ten stary system, gdzie jak już tak ludzie wybiorą, to ma tak być. To nie będzie stary system, to będzie 50%. Wiem, dlatego, no. Wiem, patrzę na to wszystko i dlatego dobrze, że jest ten nowy system, bo no, ta piątka na zachodzie, no nie, no. Z całym szacunkiem dla Derricka Rose'a, ale chciałbym w końcu zobaczyć mecz, tak jak niedawno wkleiłem na świecie koszykówki z Iversonem, z Kobim. No chciałbym takiego meczu, który jest o coś, że ci ludzie naprawdę mogą siebie nie do końca lubić i chcą zagrać w przeciwnych zespołach i wygrać ten mecz. W Charlotte trudno. To nie jest Los Angeles, to nie jest, nie wiem, Miami. To jest Charlotte. Ale żeby był taki mecz na poważnie. No i gdyby były takie piątki, to ja bym tego kompletnie nie widział. No dobrze, ale jesteś zaskoczony czymś, Karol? Bo ja chyba niespecjalnie. No tak jak mówię, mnie te cząstkowe wyniki nigdy nie szokują, nigdy nie zachwycają, bo wiadomo, że jak to później będzie wyglądało, że to się zweryfikuje. No, wysoka pozycja Dwayna Wade'a mnie trochę, ale też mnie nie dziwi, no bo Dwayne Wade gra swój ostatni sezon i tak sentymentalnie wiadomo było, że będzie miał głosy, więc mnie to nie dziwi. Tak samo jak nie dziwi mnie, że Derrick Rose dostaje głosy, bo gra bardzo dobry sezon, który trzeba docenić, niekoniecznie docenić danie mu prawa do gry w pierwszej piątce gwiazd, no ale też rozumiem sentyment kibiców, no bo Derrick Rose był lubiany, jest lubiany. Luka Doncic wiadomo dlaczego i wiadomo skąd tyle tych głosów. Tu na pewno, Karol, nastąpi korekta, no bo co? Tak, patrzę, jest, że na liście tego głosowania gdzieś tam na którymś miejscu, no ale nie dającym piątki, tylko poniżej jest James Harden. Także myślę, że on tam się doczłapie. Bo no, raczej nie wierzę w to, że to ktoś tego nie doceni. Tam po drugiej stronie Kemba Walker. No też tak myślę. Nie wierzę, żeby wśród gospodarzy nie było takiego ciśnienia, żeby Walker znalazł się w tej piątce i w zasadzie może i zasłużenie by się tam znalazł. No, raczej ciągnie tą drużynę, która ma, właśnie, to jest śmiesznostka. Patrząc na terminarz Charlotte, znaczy na terminarz, bilans Charlotte, to oni wiecznie grają taką sytuację, że mają jedno zwycięstwo, zero porażek, potem mają 1-1, potem jest 2-1, 2-2, potem jest nawet 2-3 i jest 3-3. Oni nie potrafią wyjść ponad jedno spotkanie powyżej 50% tak, momentami. No. Dobrze, Karol, pytanka myślę, że teraz i możemy uciekać. Także weź rzuć na czat, ja tutaj wprowadzę w rozpisce. Patrzę. Jeśli zadaliście jakieś pytanie dawno, to przeklejcie jeszcze raz, to będzie nam łatwiej szukać. Maciek Szetela pytał na początku. Odpowiedź brzmi nie wiem. Bo pytał, kiedy gra o klon następna. Tak, tak, widziałem. Nie wiemy kiedy. Ja bym bardzo chciał to zrobić, ale na przykład ciężko jest Karola zsynchronizować czasem ze mną. I to jest największy problem. A z dwojga złego chyba lepiej, żebyśmy zrobili to teraz, niż na przykład nagrali grę o klon. Są jakieś priorytety. Aczkolwiek nie jest powiedziane, że w ogóle już jej nie nagramy. Jeszcze nie ma takiego oficjalnego statementu, także bez sensacji. A potem Karol. Szwedzka Rodowicz ma wąsy i penisa. Dopiero to przeczytałem. Bardzo dobrze. Nie ma. Semi ożeleje. Czołem, panowie, komentarz do nocnego występu Gordona poproszę. To będzie się powtarzać, czy nie wrócisz do dyspozycji sprzed kontuzji? To się już raz chyba powtórzyło w zeszłym miesiącu, że rzucił 30 punktów, czy nie? Ale o czym mówimy, o Eryku Gordonie? A nie o Gordonie Haywardzie? O Haywardzie? A, tak. Że rzucił 3-5 na Minnesocie, tak, tak. Gdzie Boston tak naprawdę wygrywał cały ten mecz i tam w zasadzie się nic dużego nie działo. Był taki jeden moment chyba w połowie, ale bliżej połowy. Tylko nie wiem, czy za, czy przed, nie pamiętam. Przeklikałem ten mecz, szczerze mówiąc. Ale przeciwko Minnesocie, Karol, patrząc na to, czekaj, kiedy rzucił 30 punktów to ostatnio? Bo rzucił chyba. No, dzisiaj rzucił. Ale nie, 35, ale wcześniej też miał 3 dychy. Tak, miał jakiś mecz. Z Minnesota. A jakie było pytanie odnośnie Haywarda?
Czy to się utrzyma? Czy on prawdopodobnie, tak domniemam, czy będzie tak grał dalej, że będzie 30 za 30 i będzie taki, wiesz, bardziej wspierający niż 9 punktów w meczu i 2 na 5 w grze. Podejrzewam, że tak jest. Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Gordon Hayward wraca po bardzo, bardzo poważnej kontuzji. Jeśli zapomnieliście, to sobie sprawdźcie, że ta stopa była nie tylko złamana, ona w zasadzie wyglądała to tak, jakby wisiała tylko dzięki temu, że Hayward ma skarpetę. Była bardzo poważna kontuzja i on cały czas wraca po tej kontuzji. To, że gra, to nie znaczy, że jest w 100% tym, kim był. Wierzymy w to, że będzie tym, kim był, bo ma 28 lat, czyli jego ciało jeszcze dobrze pracuje, jeszcze dobrze się regeneruje i trzymajmy kciuki za to, żeby wrócił do pełni zdrowia, ale on jeszcze nie jest w 100% tym, kim był. I takie mecze jak ten pokazują, że już jest coraz bliżej, że ta eksplozywność w nodze, ta siła wraca. No i bardzo dobrze. Jeśli zdrowie mu dopisze, jeśli zdrowie będzie wracać, jeśli będzie całkowicie odblokowany przede wszystkim psychicznie, przed atakowaniem obręczy, przed odniesieniem kolejnej kontuzji, bo zawsze koszykarze podkreślają to, że najgorsze, co możesz zrobić, to iść na parkiet i z przeświadczeniem takim, żeby tylko nie dostać kontuzji. Jeżeli tak wychodzisz na parkiet, no to nie ma cię, znaczy nie ma dużej części z tego, co mógłbyś dać swojej drużynie, jeśli z takim przeświadczeniem wchodzisz na parkiet. Dobrze, takie mecze są sygnałem, że wszystko idzie w dobrą stronę, że fizycznie już jest coraz lepiej, psychicznie jest coraz lepiej. I jak dla mnie, nic nie stoi na przeszkodzie przed tym, żeby Gordon Hayward był tym, kogo znaliśmy z Utah. Tyle. Amen. Ale to też nie jest powiedziane, Karol, że się wróci do 99% swojej dyspozycji, którą pamiętaliśmy i zapewne ludzie w tym też dodają taki, no nie wiem, zachciany progres, że teraz, to już po roku, to już powinieneś jeszcze troszkę wejść na inny poziom. I myślę, że to też jest zawarte w tym, w jaki sposób ludzie oceniają to, jak jest, bo sporą częścią tego, dlaczego go tam nie ma, oczywiście to jest on sam, ale wydaje mi się też, że sytuacja w drużynie, bo to wcale nie byłby gwarant, że on jest w 100% dyspozycji i Boston jest uratowany i on do tego w jakiś sposób jest w stanie połączyć się z tym. Bo to cały czas wygląda na tym, że on jak gdyby momentami nie pasował do tego, co się dzieje na boisku. I nagle ma 35 punktów miesiąc wcześniej, jak miał znowu 30 punktów. Może tam jest jakaś historia z Minnesotą, dlatego on się tak motywuje, że babcia tam jest czy coś. Albo kumple z tego, z jakiejś gry komputerowej. Może, to wie. Dobra, patrzę na następne pytanie. Słuchaj. Wątek Fortnite może tam grać jakąś rolę, bo przecież Kat też jest wielkim fanem tej gry. Może gdzieś tam, wiesz, sieciowo jeden drugiemu dokłada, no to ten w kontrze dokłada mu na parkiecie. No nie wiem. Pytanie jest, myślicie, że James Harden byłby wciąż supergwiazdą w latach 90? Borys Żyto pytał. Zyto. Tak, byłby. Może nie Żyto. Musicie zrozumieć, i to teraz tutaj wstawiacie za X, wstawiacie jakiekolwiek nazwisko gwiazd dzisiejszej koszykówki. Talent zawsze się odnajdzie i też musicie pamiętać jedną rzecz, znaczy musicie pamiętać wiele rzeczy. Ludzie, którzy zdają się wyglądać na chudych i niesilnych, oni są, nie są chudzi i są silni. Steph Curry, miałem okazję na Mistrzostwach Świata być dzień w dzień obok niego, przechodzić, stać. Steph Curry jest świetnie zbudowany, ma naprawdę duże mięśnie, jest silny. I to jest tylko złudzenie, tak jak w telewizji, jak widzisz Stefa Karego, który codziennie biega obok gości, którzy są jeszcze wyżsi, jeszcze silniejsi, i to się wydaje wam, że moglibyście go popychać w autobusie. Nie, tak to nie wygląda. A wracając już konkretnie do pytania, tak, James Harden bardzo by sobie poradził w latach 90., bo James Harden jest jednym z najsilniejszych rzucających obrońców w lidze, jest bardzo silny, jest potężnie zbudowany. I ja już powiedziałem to wiele razy, James Harden gra, wydaje się trochę wam, nam, że to jest takie trochę miękkie, ale on gra na tyle, na ile pozwalają mu przepisy, na ile pozwalają mu sędziowie. Gdyby miał grać inaczej, to by to robił, bo ma ku temu ciało i ma ku temu talent. I jeszcze raz, jest trochę iluzją mówienie, że ludzie z dzisiejszej koszykówki nie poradziliby sobie w tamtej koszykówce. Poradziliby sobie i to bardzo dobrze. Też mi się tak wydaje i mało tego, może wtedy by on był tym człowiekiem, który zaczął, znaczy ja też nie należę do tych osób, która stwierdza, że wiesz, taki James Harden przeniesiony do lat 90. był prekursorem w czymś. Ale gdyby ktoś zaryzykował nawet w tamtych latach granie w taki sposób, że wykorzystywanie tej trójki,
na innym rozmiarze, co prawda, ale zawsze wykorzystywanie, to jest coś i robiłby to przez cały sezon, no to myślę, że wtedy byśmy byli już po tym procesie, który wszystkich może nie do końca, wszystkim nie do końca się podoba. No mówię o atakowaniu trój za wszelką cenę. Jasne. Po pick and rollach czy coś, wiesz, takich wysokich. I też ta wymienność pokoleń, coś z czegoś wynika. Zawsze Jordan podkreślał, na kim się wzorował, ale też zobacz, gdyby Harden był przed Ginobilim, no bo wielu koszykarzy podkreśla, czy patrzysz na Kyrie, co robi ten Eurostep, patrzysz na Hardena, też jego Eurostep. Oni wszyscy się wzorowali na Manu Ginobilim. Gdyby odwrócić, gdyby Harden był przed nim, to ciekawe, to by było ciekawe, no bo on też musiałby się na kim wzorować, na kim by się wzorował. Ciężko powiedzieć, ale z tym pakietem, który teraz wnosi do gry Harden, nie mam żadnych wątpliwości, żeby się bez problemu by się odnalazł w tamtej koszykówce. Dobrze, Karol, przewijam dalej czat, ale myślę, że jeszcze jedno i spadamy. Poczekaj. Walter pytał, ponoć SQN, czy Arena ma wydać Jesusa Shuttlesworth'a w tym roku? My słyszeliście coś o tym. Nie słyszałem niczego dokładnie o tym, natomiast dotarły do mnie takie plotki, które ty podałeś, natomiast myślę, że jedno z tych dwóch wydawnictw wyda jedną książkę, która będzie bardzo ciekawa. Niedługo. I to nie będzie o nim. I to pytanie, Karol, zamyka cały podcast. Mateusz Dobosz pyta, co sądzicie o ostatnich meczach w TV naszej ukochanej PLK? To szczęśliwy fart, czy bardziej zaplanowana akcja? Nie wiem. Nie wiem też, dlaczego byłem przy tym wsadzie Sokołowskiego jako postać drugoplanowa. Nie mam bladego pojęcia, ale też, no nie wiem, cieszę się. Może tam ktoś w końcu stwierdził, że dajmy retro, dajmy jak najwięcej kosza, bo może ludzi więcej będzie to nasze coś oglądało. Nie wiem. Ale podoba mi się, ale podejrzewam, że to były jakieś ustalenia już wcześniejsze, po prostu. Poza tym też a propos meczu Legia Stelmet, to Karol, to też, jak byś ocenił z punktu widzenia trenera, powiedzmy nawet, no. Ja nie wiem, nie oglądałem, ja tylko wiem, że w Lublinie ale, game winner, a nie wiem co innego. No to było szalone, to już było strasznie szalone, natomiast mówię o tym meczu Legia Stelmet, bo rozmawiałem z trenerem Legii po tym meczu i sytuacja była taka, że po pierwsze musieli dojechać w ogóle w jakichś korkach na wyznaczoną godzinę na wyznaczony trening, który rozpoczęli, trwał on 15 minut, po czym okazało się, że jest alarm przeciwpożarowy. No i skrócił im się przez to trening, bo sala była wynajęta od tej do tej, no i ciężko im było podejść do meczu, co oczywiście nie było wymówką, no bo wiadomo, że zawodnicy z Zielonej Góry, i tu pozdrawiam Kosmę, Karol jest inside, będzie zdjęcie, Kosma Zatorski ma naklejkę podcastu specjalnego na laptopie. Pięknie. Więc widzisz już, Karol, gdzie zawitaliśmy. Kosma ma też moje naklejki i obiecał zrobić jakieś fajne... Ja od Kosmy dostałem naklejki. Powiedział, żebym rozdał jakimś dzieciom czy coś. Powiedziałem, że zabieram dla siebie. No sorry. Bardzo dobre naklejki z Zielonej Góry. Świetne. Dobrze, Karol. Kończymy podcast specjalny. Muszę powiedzieć to słowo. Sponsorowany przez chronometrażystę. Bo dzisiaj tego nie było słowa, Karol. To jest piękne słowo. Jaki język polski jest bogaty i rzadki w skali wszystkich języków. W zasadzie teraz do mnie dotarło, że Fournier jest Francuzem. No niby Tissot to jest szwajcarska marka, no ale tak się mówi z francuska Tissot, także wiesz, to jakby sprzedane jest. No i po francusku byś się dogadał. Nie, Mateusz, nie mam szalika. Nie posiadam. Jakiego szalika? Z Zielonej Góry, nie posiadam. A ja dostałem od Kosmy bluzę z Telmetu. Ładne rzeczy, a ja nie dostałem. Żalę się na antenie. No nie było cię w Gdańsku na meczu kart. No nie było mnie. No, nie widziałem tam sensu za bardzo jechać, a potem się okazało, że już jest za późno, żebym tam jechał. Sens był taki, żeby dostać bluzę od Kosmy. No ja wiem, ale ja o tym wcześniej nie wiedziałem, a proces akredytacyjny został wcześniej zamknięty. Także przepraszam. No nie ma za co. No nie ma za co. Dobrze, Karol, kończymy. Słuchajcie, w tym tygodniu będziemy tylko raz, bo tak niestety terminarz mój Karola spowodował, że tak musi być, ale przed wyjazdem, czyli do Londynu, co widzicie za 14 dni, Karol, w sumie, to będzie poniedziałek, co? Równo 2 tygodnie. Dokładnie. Właśnie, równo 2 tygodnie mecz się zaczyna, Karol. Patrz, równe 2 tygodnie i minuta, czyli od
teraz za 14 dni i minutę będzie podrzut piłki. No, antycypujemy już wszystko teraz. No. Mam nadzieję, że to będzie dobry mecz, mimo że wiesz, że drużyny mają swoje kryzysy. To jest jednak NBA. NBA na żywo się zawsze podoba. Niech no jasne. A poza tym nie oszukujmy się, Karol. No, będziemy szczęśliwcami, którzy dotrą prawdopodobnie, jak to powiedziałeś, 97% na trening. To jest moim zdaniem chyba znacznie wartościowe. Nie ujmując dla meczu nic, no wiesz, wiadomo, ale trening to słuchaj, trening. Ja się zgadzam i ja zawsze tak mówię, no bo mecz możesz sobie obejrzeć na League Passie, możesz go sobie obejrzeć w zwolnionym tempie, możesz każdą akcję sobie przestudiować jak chcesz, a takie rzeczy, takie od kuchni, których normalny kibic nie jest w stanie zrobić, właśnie jakieś treningi, jakieś tam rozmowy z legendami koszykówki, które teraz są różnymi tam ambasadorami czy jakimiś działaczami NBA, to są takie smaczki, to nie są smaczki dodatkowe, jak dla mnie. To jest właśnie główne danie tego całego wyjazdu. No mecz, wiesz, mecz jak mecz. Mecz jest dla mnie tylko tłem, bo meczów dobrych, bardzo dobrych... Poza tym, ja już mówiłem to wielokrotnie, mi nie odpowiada oglądanie z tej pozycji spotkania. To jest straszne. Ja wiem, że fajnie jest pójść na mecz NBA, ale żeby pójść obejrzeć mecz i tak naprawdę go prześledzić, no to przepraszam, to... Cztery ściany, telewizor, nie ma lepszego sposobu, bo... Miejmy nadzieję, że miejsce, z którego oglądaliśmy NBA w zeszłym sezonie... Się nie powtórzy, bo wiesz, jak ja już byłem na tych meczach w Londynie od 2013 roku nieprzerwanie, to zawsze mieliśmy lepsze miejsca, zawsze mieliśmy miejsca tuż za koszem i to naprawdę widoczność była dobra. A teraz nas trochę wypluło na Mount Everest, no może nie, no ale tak trochę średnio. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, a jak nie, to... A, nieważne. Dobrze, Karol, więc kończymy ten przepiękny dzisiejszy podcast. Wbijajcie na Patronite'a, na Donki, na wszystko, bo faktycznie z Karolem zamierzamy wydać dużo pieniędzy w Londynie, bo zamierzamy podpisać... Nie, zamierzamy podpisać jakiegoś gościa. Myślę, że trzeba ich przepłacić, napłacić, dlatego musimy oszczędzać na noclegu, a mieć dużo pieniędzy, że będzie na przykład, nie wiem, Michael Jordan, a my mu tam podsuwamy 200 euro, że może z nami jednak. Wiesz. Nie wiem, czy 200 euro jest sumą, która przekona Michaela. Dla zachęty, no podaję symbolicznie. Jak będzie więcej ludzi na Patronite i donatorów, to będzie więcej. No to będzie, więc kubka będzie tych 200. Nie, ale... ja będę, jeśli będzie, to będę się starał dotknąć jego serca ciepłym słowem o tym, że kibicuję mu od początku. Myślę, że to jest więcej warte dla Jordana niż 200 euro. Ja po tym, co widziałem w zeszłym roku, już mogę to powiedzieć, to nie nastawiam się na nic ciekawego w sklepiku, na co mógłbym zdefraudować wasze pieniądze nawet. To było żałosne, Karol. Mam nadzieję, że to też się nie powtórzy. O, zobaczymy, co sklepik. To było żenujące. Sklepik był żenujący. Kto był, to wie. Dobrze, Karol. Więc słuchajcie, do usłyszenia w poniedziałek. Karol, czas na twoją sentencję i znikamy. Dziękujemy za dziś. Było jak zawsze miło. Dobranoc, mili ludzie, i do usłyszenia następnym razem.